króciuteńko, bo tak tylko po to, żeby dać kolejny filmik, będę gadał o wszystkim i o niczym. O niczym to nie, ale o różnych sprawach pozornie nie łączących się ze sobą. Zacznijmy może od tego tu świątka z tyłu. To jest świątek, który moja teściowa, już nie żyjąca, bardzo fajna kobieta. Znaczy, podobno była zołza strasznie dla swojego chłopa. Facet się przeminął na ten świat bardzo szybko, nie wiem. Może nie z powodu tej żony, ale słyszałem różne rzeczy, w tym także, że podobno nie wytrzymał tego stresu nerwowego, tych wiecznych, tego sarkania wiecznego w domu, że bleń, że próżniak. A nie był próżniak. Patrzę, bo piździ za okno, aż tutaj słucha. Ja to słyszę, ty może nie słyszysz. Tu widzę te drzewa się wyginają, biedne te drzewa. Wielkie drzewa, wierzby, no wyższe niż ten blok sąsiedni. Czteropiętrowy plus parter. A właśnie. U mnie tutaj kiedyś, nie u mnie w domu, ale tutaj na osiedlu widywałem, teraz rzadziej, ale widywałem się z taką Ukrainką z winnicy. Ale to temat jest już inny. Do tego jeszcze wracam. No i teściowa gdzieś tam szła ścieżką, wracała z kościoła i podobno po drodze gdzieś znalazła w trawie właśnie tego Chrystusika, ale już bez krzyża, z podstawą. No może nie płacić do bliska. Z podstawą drewnianą, wyrzeźbionym z jednego kawałka drewna, za wyjątkiem tej rączki jednej, która tutaj prawa ręka, tak tutaj była. On tak utrzymał ten krzyż pewnie i szedł biedny na tę Golgotę swoją. Tak, no i leżał sobie ten teściowy, leżał sobie w trawie, wzięła go, no bo Chrystusa, tak poniewiać po trawie, mówił, wziąłem go do domu i stało to u niej bez krzyża, jako świętość kościelna, to podobno z kościoła. Nie wiem, ktoś ukradł czy co, i w strachu wyrzucił, albo zgubił. Aha, no i potem to jest pod razem to u tej siebie w takiej szopce, gdzie tam składała różne rzeczy, które się albo się wstydziła, albo się bała pokazywać. Ja spytam, mamo, a to co to jest? A to Chrystus z kościoła naszego. Rzeźba. A to mogę sobie wziąć do domu? Ty, taki antychrystus, chcesz mieć Chrystusa w domu? A dlaczego nie? Przez grzechu? Nie mam, nie będę ją za to. Gdybym właśnie trzymał go tak w szopie, jak tutaj u mamy sobie, to jest grzech. Ale jak będzie stał u mnie na honorowym miejscu, modlić się do niego nie będę, ale ich sobie niech widzą ludzie, że antychryst to też człowiek i też coś lubi mieć. Lubię mieć kogoś bliskiego. No, to jedna sprawa. O tej rzeźbie zresztą powiem kiedyś indziej w oddzielnym filmiku, a na dzisiaj tylko tyle.